Dzień dobry Państwu. Jeśli Państwo pozwolą, jako dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznę dzisiejsze nasze spotkanie, którym jest sesja poświęcona pamięci księdza poety Jana Twardowskiego pod tytułem, będącym cytatem oczywiście jednego z jego utworów, a to co na krótko może być na zawsze. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich, którzy łaskawie zechcieli w tym spotkaniu uczestniczyć. Ma ono dwa elementy. Element honoryfikatywny, wspomnieniowy, poświęcony twórczości i osobie Jana Twardowskiego. I drugi, polonistyczny, jako że po pierwsze ksiądz Jan Twardowski był polonistą. Polonistyka warszawska jest do dziś i polonistyka warszawska zaczyna również dziś święto doroczne, jakim są Dni Polonistyki. Także myślę, że patron naszej dzisiejszej imprezy byłby z tego zadowolony. Oddaję głos pani profesor Puzyninie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, miała to być laudacja. Będzie nie laudacja, ale w każdym razie referat o tytule Ksiądz Jan Twardowski, poeta i człowiek. I najpierw oddam głos panu Krzysztofowi. Zaufałem drodze wąskiej, takiej na łeb na szyję, z dziurami po kolana, takiej nie w porę, jak w listopadzie spóźnione buraki. I wyszedłem na łąkę. Stała święta Agnieszka. Nareszcie, powiedziała. Martwiłam się już, że poszedłeś inaczej, prościej, po asfalcie, autostradą do nieba, z nagrodą od ministra. I że cię diabli wzięli. Czy rzeczywiście ksiądz Jan Twardowski zaufał drodze na łeb na szyję z dziurami po kolana? Przecież większą część swego życia spędził w mieszkanku z ogródkiem przy kościele sióstr wizytek, otoczony przyjaciółmi, zadbany, przez nikogo nie atakowany. Może to więc była autostrada do nieba? A przy tym nagród było wiele, nie tylko ta od ministra. I przecież zachowywał się zawsze tak, jak człowiek szczęśliwy, spokojny, obdarzał wszystkich uśmiechem, podnosił na duchu. Dla wielu był jak skała, o którą można się oprzeć w chwili jakiegoś załamania lub słabości. Tak, to prawda. Ale był taki chyba właśnie dlatego, że kiedyś w młodości zaufał drodze wąskiej takiej na łeb na szyję i konsekwentnie przez całe życie nią szedł. W jego wierszach, stanowiących w dużej mierze intymny pamiętnik, można odnaleźć bardzo wiele śladów cierpienia, świadczącego o jakości tej drogi, o jej dziurach po kolana, o tym, że często była jakby nie w porę. Posłuchajmy słów matki z wiersza Trudno. No widzisz, mówiła matka. Wyrzekłeś się domu rodzinnego, kobiety, dziecka, co stale biega, bo chciałoby fruwać. A teraz stukasz w niewidzialną szybę, patrzysz jak czapla w jeden punkt. Widzisz, jak łatwo się wyrzec, jak trudno utracić. Tak między innymi wyrażał ksiądz Jan cierpienie samotności, która była częstym gościem jego wierszy. Pisał ze smutkiem, zwracając się do tej, z którą niegdyś chciał budować wspólną przyszłość. To nieprawda, że szczęście najmocniejsze i pierwsze, jak król niewidzialny się zjawił. Krzyż ogromny postawił między tobą a mną. Modlił się też.
Nie proszę o tę samotność najprostszą. Kiedy zostaję sam jeden, jak palec, kiedy nie mam do kogo ust otworzyć. Nie proszę cię o tę trudniejszą, kiedy przeciskam się przez tłum pośród wszystkich najdalszych bliskich i znowu jestem pojedynczy. Wiersz kończy się prośbą o samotność prawdziwą, kiedy ty mówisz przeze mnie, a mnie nie ma. Ta samotność prawdziwa nie jest już po prostu stanem ducha, w którym odczuwa się brak czyjejkolwiek bliskości. Jest całkowitym zapomnieniem o sobie, oddaniem sprawie, której się służy i temu, któremu się zaufało. Wyboista droga księdza Jana to nie tylko samotność, to także ciągłe towarzyszenie całym rzeszom ludzi cierpiących. Poeta mówi o nich w sposób stonowany, kryjąc ból współcierpienia. Pisze na przykład: ni to staruszka, ni to dziewczynka. Wyczesały się włosy i został jeden chudy warkoczyk, może blizna po liściu. W szpitalu oczy tak smutne jak w haremie. Prosiła tylko, abym umył jej ręce, usta, twarz, bo chce umierać czysto. A do swoich uczniów ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych zwracał się ze słowami: Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami, garbusku i jąkało osowiały niemy. Zosiu coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy. Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką. Bolą księdza Jana również ludzkie błędy i słabości. Modli się: ratuj egoistów, albo inaczej litujących się nad sobą sam, umierających niedbale, dostrzegających łatwiej głupstwo niż nikczemność. Wyboje na drodze, której zaufał ksiądz Jan Twardowski, to również trudności wiary. Poeta pyta: jak długo wierzyć, nie rozumieć? Jak długo jeszcze wierzyć, nie wiedzieć? Ciemno, jak pod bukiem o gładkiej korze. A w dialogu ze świętym Franciszkiem zastanawia się, dlaczego wciąż jeszcze tyle przeraźliwego milczenia, które nie odpowiada na pytania. W dramatycznym wierszu Jak się nazywa czytamy: jak się nazywa to nienazwane? Jak się nazywa to, co uderzyło? Ten smutek, co nie łączy, a rozdziela. Wciąż najważniejsze przechodzi mimo. Przykrość byle jaka, jak chłodny skurcz w piersi. Ta straszna pustka, co graniczy z Bogiem. Ostatnim pytaniem tego wiersza są pełne ufności słowa. Jak się nazywa to, że jeśli nie wiesz dokąd iść, sama cię droga poprowadzi? No tak, bo taka jest droga księdza Jana, na której pokonuje on te wszystkie wertepy cierpienia, bólu, tęsknoty, zwątpienia. Dostrzega ich sens, to, że i one prowadzą go do tego,
co jest jego siłą i światłem i mocą. Chciałem wiarę utracić, mówi w wierszu Koło. Chciałem zwątpić. W zwątpieniu znalazłem milczenie. To, od czego się wiara z powrotem zaczyna. W życiu wewnętrznym księdza Jana nadzieja i rozpacz, radość i ból, niewiara i wiara, tak jak dwa jeże sobą zdziwione, szukają razem miejsca dla siebie. Szukają i znajdują je. Znajdują dzięki jego akceptacji milczenia Boga, któremu nie stawia się pytań dlaczego. Znajdują także dzięki głębokiemu przekonaniu księdza Jana o paradoksalności świata, pełnego wszelakich sprzeczności, które są dla niego czymś tajemniczym. W wierszu Surowy, gdzie Bogu przypisuje trudne do pojęcia antynomie, surowy i do rany przyłóż, dobry i niemiłosierny, opluty i ze złotą koroną, pisze: to, co pozornie sprzeczne, wyraża nieskończoność. Samą postawę życiową księdza Jana rzeczywiście charakteryzują sprzeczności. Z jednej strony ból, cierpienie, z drugiej zachwyt, zadziwienie niezwykłością świata i radość istnienia. Z jednej strony niepokój intelektualny i związane z nim trudności w wierze. Z drugiej przekonanie o tym, że najcenniejsza, najprawdziwsza jest wiara prosta, ufna, charakterystyczna dla dzieci i ludzi wsi. Tu Pan Bóg jest jak Pan Bóg, pewny i prawdziwy, tylko dla filozofów garbaty i krzywy. Tak kończy się wiersz Na wsi, jeden z licznych wyrażających niechęć poety do religijności przeintelektualizowanej, oderwanej od zwykłych, codziennych doświadczeń, od konkretów, szczegółów, które nadają wielkość wszystkiemu, co małe. Obserwacja tych szczegółów, zwłaszcza świetnie znanych księdzu Janowi i kochanych przez niego bogactw natury, jest źródłem jego podziwu dla dzieła stworzenia. Drugim punktem oparcia jego wiary jest Ewangelia, postać Jezusa, zwłaszcza Jezusa cierpiącego, ukrzyżowanego. Stąd przede wszystkim bierze się tak bardzo istotny dla niego nakaz miłości i przeświadczenie o silnym związku miłości i cierpienia. W rozmowie z Heleną Zaworską ksiądz Twardowski przypomina, że miłość to nie samo uczucie, cytuję, to troska o innego, o innych, czyli ciężka praca, oddanie się komuś. Ma to być, jak pisze w jednym z wierszy, miłość za Bóg zapłać. I ta właśnie, ewangeliczna, ale zarazem chyba wrodzona miłość księdza Jana do wszystkich i wszystkiego, co słabe, pokrzywdzone, niedostrzeżone, zagubione, jest kolejnym, trzecim filarem jego wiary w Boga. Wiary usiłującej poprzez miłość zmniejszać dotkliwość nierówności, podziałów na bogatych i nędzarzy, na silnych i słabych, a poprzez zaufanie Bogu pomagać sobie i innym w zachowaniu nadziei i pokoju. Poeta mówi: wierzę w Boga z miłości do 15 milionów trędowatych, do 30 milionów obłąkanych, do pomordowanych przez białego chrześcijanina. Bo gdybym nie wierzył, osunęliby się w nicość. Poezję księdza Jana charakteryzowało wielu badaczy literatury, poetów, krytyków literackich. Wszyscy oni podkreślają jej głęboką, a zarazem niezwykle otwartą, posoborową religijność, pozbawioną namolnej perswazyjności, pewności siebie w przekazie prawdy, nie widzącą istotnych granic między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi.
Mówią o szczerości, autentyzmie w wyrażaniu własnych przeżyć i myśli autora oraz o świetnej znajomości i przekazie poetyckim przeżyć i myśli innych ludzi, z którymi nawiązuje on zarówno rzeczywisty, jak i poetycki dialog. Zofia Zarembianka zauważa, że ksiądz Twardowski realizuje w praktyce projekt na życie filozofii spotkania i dialogu. Wszyscy recenzenci dostrzegają wspomniane przeze mnie skupienie poety na konkretach, w tym wielki udział świata zwierząt i roślin w treści i formie jego poezji. Większość z nich pisze o niechęci wobec abstrakcyjności, o antypojęciowości jego wierszy. W zakresie formy krytycy zwracają też na ogół uwagę na wielość paradoksów, aforystycznych puent, a także metafor i porównań oraz na zamiłowanie księdza Jana do tak zwanych wyliczanek wiązane z kultem szczegółu. Oceny tych wyliczeń w omówieniach twórczości poety bywają różne. I tak na przykład Zbigniew Jankowski uważa je za zagrażające litanijną monotonią i za pewną manierę w poezji księdza Jana. Ale z kolei Jan Błoński w tekście zatytułowanym Ksiądz Twardowski i uroki powtórzenia widzi w nich nieustanną adorację, wzruszającą pochwałę stworzenia, a w ich puentach momenty nagłego zachwytu albo poruszenia wewnętrznego. Figurę wyliczeń i związaną z nimi anaforyczność w wierszach księdza Jana można wiązać z wpływem literatury sakralnej, zwłaszcza gatunku litanii, a także upatrywać w nich filiację z tak lubianym przez niego barokiem. Jednakże sądzę, że u ich podstaw kryje się przede wszystkim pewna właściwość odbioru zjawisk i sposobu myślenia o świecie naszego poety. W moim pojęciu ogólną, uderzającą cechą poezji księdza Twardowskiego jest dostrzeganie i ukazywanie przez niego niezwykłego bogactwa oraz najczęściej pozytywnej, czasem też negatywnej różnorodności wszelkich elementów i zjawisk otaczającego nas świata. Zwraca on uwagę na rozmaitość cech jednego przedmiotu obserwacji, przykładowo pastuszków, którzy są, cytuję, bardziej dziecięcy niż dziecinni, posłuszni jak len na koszule, bardziej prości niż kanonizowani. Ukazuje rozmaitość ludzkich reakcji na tę samą sytuację, kiedy na przykład w wierszu o firankach w stajni opowiada o tym, co mogliby sobie myśleć ludzie, gdyby przyszli do ciebie wtedy w świętą noc. Kiedy indziej wylicza rażące go swoim bogactwem elementy naszych kościołów, takie jak włochate dywany, jaśnie oświecony sufit, żyrandol jak dziedziczkę w krynolinie i pyszno pokutne klęczniki. Gdyby na to wszystko spojrzał Jezus, to by, jak mówi poeta, stanął w kącie, załamał odjęte z krzyża ręce i pomyślał, chyba to wszystko nie dla mnie. Zafascynowanie różnorodnością zjawisk, nie zawsze przez nas rejestrowaną i zauważaną, przejawia się w wierszach księdza Twardowskiego w inny jeszcze sposób. Otóż wielu recenzentów jego twórczości zwraca uwagę, jak już wspominałam, na jego brak zainteresowania pojęciami ogólnymi. Wydaje mi się to spojrzeniem upraszczającym. Ksiądz Jan mówi dużo o takich pojęciach ogólnych jak miłość, prawda, wiara, dobro i zło, samotność, milczenie. Rozważa je w sposób głęboki, a także, co ważne dla rozwijanej przeze mnie myśli, ukazuje różne ich rozumienia, sposoby przeżywania, uzależnienia od ich podmiotów, sytuacji, perspektyw, zmiennych punktów widzenia. Umieszcza je w łańcuchach przyczyn i skutków. Tak pisze na przykład w wierszu Ile razy o milczeniu w różnych sytuacjach i przez różne sytuacje spowodowanym. Milczenie podczas rozmowy, milczenie w książce telefonicznej, bo numer tylko został. Milczenie, bo miłość przyszła, a serce w klinice.
milczenie przed cenzurą. Milczenie, bo pies zawył jak przed wojną. A więc znów wielka różnorodność, którą język ukrywa przed mało refleksyjnymi jego użytkownikami, pod osłoną słów tylko pozornie jednoznacznych lub przynajmniej mało mówiących o tym, jak ich treści wbudowują się w rozmaitość relacjonujących podmiotów, opisywanych sytuacji i kontekstów żywej mowy. Wiersz Wyznanie kończy się stwierdzeniem: przecież wszystkie słowa sprawiają, że się widzi tylko połowę. Ksiądz Jan w swoich wierszach stara się, byśmy dostrzegli więcej niż połowę. Sądzę, że również problem tak charakterystycznych dla wierszy księdza Jana paradoksów można powiązać z ogólną perspektywą różnorodności, w której postrzega on świat. Z tym, że część tych zastanawiających antynomii oraz ich miejsca w obrazie świata wymaga interpretacji i ksiądz Jan je proponuje, jak w wierszach o wymownych tytułach Pewność niepewności, Wielka mała, czy też cytowanym przeze mnie wierszu przez pana Krzysztofa o Panu Bogu jednocześnie surowym i do rany przyłóżnie, to przeze mnie. Warto wskazać na bliskość księdza Twardowskiego w jego sposobie postrzegania i opisywania świata widzianego przez pryzmat ludzkiej psychiki i języka wobec kognitywizmu. Ksiądz Jan, podobnie jak kognitywiści, lingwiści, kognitywiści, liczy się w opisie języka w działaniu z podmiotowymi punktami widzenia, perspektywą, z różnymi scenami tych samych zachowań czy zjawisk. Dostrzega nakładanie się na siebie różnych ram pojęciowych, mówi o podświetlaniu różnych elementów w obrębie tych ram, zależnie od warunków poszczególnych użyć. Wskazuje na nieostrość granic między kategoriami, takimi na przykład jak sakrum i profanum, wierzący i niewierzący, żywi i umarli. Jedną z cech twórczości księdza Twardowskiego, niezmiennie wskazywaną w jej omówieniach, jest potoczność, wręcz codzienność języka. Czasem, co warto podkreślić, obejmująca bardzo niskie rejestry jego użycia. Sam poeta mówi, że wzniosłe słowa, kwiecisty język szkodzą prawdziwemu przekazywaniu wiary, że najbardziej istotne w poezji są prostota i zwięzłość. Cytuję za książką Serdecznie niemodny pani Aleksandry Iwanowskiej. Stwierdza: obce są mi retoryka, dydaktyka i patos. Piszę tak, jak mi dyktuje myśl. Ale mówi też, że wiersze uczą ładnego mówienia. Można powiedzieć: idzie stara, zgarbiona pani i kuśtyka na kulasach. Można też inaczej: starsza pani jakby chciała pokłonić się ziemi. Co ważne, jego zdaniem wiersz jest po to, by się z drugim człowiekiem porozumieć, by pokazywać mu tajemnice życia. Dużą wagę przywiązuje ksiądz Jan do humoru jako elementu wierszy. Humor chciałby postrzegać jako uśmiech, a nie śmiech, bo, cytuję, w uśmiechu jest czułość, tkliwość, serdeczność, rzewność, uczuciowość, a śmiech nie jest czuły, jest hałaśliwy, jakby zachwycony sobą. Pisze też: lubię humor jako jeden z paradoksów, sposób zaskoczenia, a jednocześnie wyraz pokory. Ludzie naprawdę święci lubili się śmiać także z siebie. W wierszu Litania do uśmiechu pokazuje różne tego uśmiechu odmiany i różne sytuacje, w których uśmiechają się ludzie, a także takie, w których on, poeta, prosi o zmiłowanie dla nich uśmiechniętego Baranka Bożego. Nie zawsze i nie w każdym okresie swojej twórczości realizował ksiądz Jan w swojej poezji to, co uważał za istotne. Nie zawsze było mu tak całkiem obce to, co jako obce określał.
bo na przykład tylko część jego wierszy charakteryzuje prostota, zwięzłość i zrozumiałość. Te z wyliczeniami i opisami, jak na przykład Niewidoma dziewczynka, czy też Do moich uczniów, nie mogą być przykładami zwięzłości. Te ze śmiałymi metaforami, porównaniami, na przykład o Kościele, o uśmiechu w Kościele, o nawróceniu, nie sposób uważać za przykłady prostoty i codzienności, mimo występujących w nich wyrazów potocznych. A na trudność zrozumienia takich na przykład wierszy jak „Więc to Ciebie szukają”, czy też „Boję się Twojej miłości”, skarży się tak wytrawny krytyk literacki jak Helena Zaworska. Nie zawsze też humor księdza Jana pozostaje w granicach czułego, serdecznego uśmiechu. Tylko wzniosłość rzeczywiście może być co najwyżej drobnym fragmentem jego wiersza, zawsze przy tym zderzanym z jakimś typem potoczności, jak w wierszach „Przezroczystość”, „Co było, zginęło”, „Wieczność”. Poezja księdza Jana podlega po prostu także zasadzie różnorodności, nie dość dostrzeganej na ogół przez krytyków. Nie jest wyłącznie prosta i zrozumiała, nie zawsze uśmiechnięta. Niejednokrotnie można ją nawet nazwać z niechęcią przez poetę traktowanym słowem „dydaktyczna”. Tyle, że dydaktyka księdza Jana polega na życzliwej, czasem żartobliwej perswazji, jak w wierszach „Kiedy mówisz, zaczekaj”, „Do spowiednika”. Podkreślana przeze mnie różnorodność i wierszy księdza Jana, i widzianej przez niego rzeczywistości ma swoje źródło w wielkim bogactwie i dynamice jego osobowości, której spostrzegawczość i wbrew pozorom naiwności intelektualizm, analityczność myślenia łączą się z wielką wrażliwością i bujną wyobraźnią. Niezmienny pozostaje w jego duchowości i w jego reakcjach na świat jeden wektor – autentyczne, dogłębne przejęcie przykazaniem miłości Boga i ludzi. Ludzi bardzo licznych, ale widzianych jako indywidualności, jako każdy z nich, a nie po prostu wszyscy. Ulegając nawykowi posługiwania się terminologią naukową, można powiedzieć, że ksiądz Twardowski jest aliocentrykiem. Znamienne jest, że cechą ludzką, którą poddaje szczególnej krytyce, jest egoizm. Głębszy kontakt z poezją księdza Jana ukazał mi nieuświadamianą wcześniej jego bliskość wobec Norwida, który od lat zajmuje ważne miejsce w moim myśleniu o świecie, o języku i o poezji. Chodzi tu nie tylko o ich bliskość światopoglądową, o otwartość ich rozumienia chrześcijaństwa, o hierarchię ich wartości, o ich obu pewność niepewności. Chodzi też o to, co tak charakterystyczne dla ich wierszy – pochylenie się nad słowem, ukazywanie ukrytego bogactwa jego znaczeń, wykorzystywanie go do różnych gier językowych, ukazywanie w języku poetyckim paradoksów rzeczywistości, operowanie aforyzmem uogólniającą, często szokującą puentą. Nie darmo obaj oni należą do najczęściej cytowanych poetów polskich. O nich też obu myślałam, sięgając do artykułu Władimira Toporowa o jedności poety i tekstu, w którym autor tak charakteryzuje stare, mityczne ujęcie roli poety i kapłana. Słowo, wers, tekst i tym podobne robi się, rzeźbi, wykuwa, tka, wszędzie, splata i tym podobne. Zgodnie z tym także i poeta występuje jako wyrabiacz, cieśla, kowal, tkacz i tym podobne. Robienie łączy poetę z kapłanem. Porównaj jukargijskie „auma” lub „woumen”,
dosłownie ten, który robi. Obydwaj zwalczają chaos i wzmacniają organizację kosmiczną, jej prawo. Podobnie do tego, jak słowo łączy bogów i ludzi, niebo i ziemię, natchnienie i umiejętności, twórca słowa, poeta, także występuje jako pośrednik, jako ten, który to, co boskie, przekształca w to, co ludzkie i to, co ludzkie, podnosi do poziomu boskiego. I poeta, i kapłan odtwarzają, powtarzają w swej twórczości to, czego niegdyś w czasach pierwotnych dokonał był Demiurg. Społeczeństwo stale potrzebuje jednego i drugiego, albowiem z ich pomocą przezwycięża się tendencje entropijne, wypędza się albo przekształca pierwiastki chaosu, a świat kosmizuje się wciąż od nowa. Charakterystyka ta w sposób narzucający się przystaje do postaci księdza Jana Twardowskiego, kapłana i poety. Poety, który odszedł, ale i pozostał z nami. Jeszcze bardziej bliski, ważny, kochany. Poety, który nadal próbuje przekształcać w kosmos otaczający nas chaos. Posłuchajmy na koniec, jak on sam pisał o tych, co są po tamtej stronie. O stale obecnych. Mówiła, że naprawdę można kochać umarłych, bo właśnie oni są uparcie obecni. Nie zasypiają. Mają okrągły czas, więc się nie śpieszą. Spokojni, ponieważ niczego nie wykończyli. Nawet gdyby się paliło, nie zrywają się na równe nogi. Nie połykają tak jak my przerażonego sensu. Nie udają ani lepszych, ani gorszych. Nie wydajemy o nich tysiąca sądów. Zawsze ci sami, jak olcha do końca zielona. Znają nawet prywatny adres Pana Boga. Nie deklamują o miłości, ale pomagają znaleźć zgubione przedmioty. Nie starzeją się odmłodzeni przez śmierć. Nie straszą pustką pełną erudycji. Nie łączą świętości z apetytem. Bliżsi niż wtedy, kiedy odjeżdżali na chwilę. Przechodzą obok z niepostrzeżonym ciałem. Ocalili znacznie więcej niż duszy.